Witam Państwa, mówi Piotr Rukowicz. W tej części tutoriala chciałem powiedzieć kilka słów na temat modyfikatora, który nazywa się CAST. Jest to sprytny modyfikator, którego działanie jest w zasadzie bardzo proste. Zasadza się ono na tym, że ten modyfikator jest w stanie wytworzyć obiekty takie jak cylinder, kula lub ewentualnie cube. No i te obiekty, powiedzmy sobie szczerze, mogą być transformowane przez jakiś inny obiekt. No więc może pokażę na początku, jak to działa. Na początek wstawiłem sobie do środka sceny obiekt, który nazywa się Icosphere. Dodałem do niej, do tej sfery, subsurf cięty 3 razy. Czyli dostaję generalnie rzecz biorąc taką dosyć gęstą siatkę. I teraz do tego obiektu, po zwinięciu mojego modyfikatora, dodam modyfikator cast. Cast to jest kolejny modyfikator z serii deformatorów. Ma kilka prostych opcji, o których sobie zaraz powiemy. Ten modyfikator po dodaniu do obiektu oczywiście nic ciekawego nie robi, no chyba, żebyśmy chcieli kombinować z innymi ustawieniami niż sfera. Obecnie miałem Icosphere, no i zamiana tego Icosphere na sferę to nie jest nic ciekawego, bo kula zamienia się na kulę bez żadnego problemu. Ale gdybyśmy chcieli zrobić z niej kuboid, czy też coś zbliżonego kształtem do kostki, to proszę bardzo, mamy kostkę. Tak samo możemy zrobić z takiej sfery, którą mieliśmy na początku, z tej Icosphere, również cylinder i wychodzi taki ładny, beczkowaty kształt, przyjemnie zaokrąglony. No więc to jest podstawowe działanie tego modyfikatora. Pozostałe opcje to jest tylko dodatek, że tak powiem, do, że tak powiem, głównego dania. Możemy oczywiście zmieniać na przykład w poszczególnych osiach tą deformację, która nakładana jest przez modyfikator i tworzyć różnego rodzaju kształty pochodne lub też częściowe. Ok, na przykład tak to wygląda na samej osi Z, nic szczególnego. Dajmy sphere. Kuboid. Na przykład wychodzi mi wtedy taka zaokrąglona beczka. No i w ten sposób można ustalić sobie różnego rodzaju kształty wynikające z jakichś tam płaszczyzn, które przechodzą przez nasz obiekt i wymuszają w tychże płaszczyznach deformację. Zostawię na razie wszystkie trzy osie włączone, natomiast zobaczmy, co się dzieje, jeżeli zmienię na przykład faktor. Faktor to jest siła działania tego modyfikatora, a więc jeżeli dam 0, to okaże się, że ten modyfikator nie działa i to jest oryginalny kształt. Natomiast jeżeli dam minus lub plus, to ten modyfikator będzie mój obiekt deformował. I w przypadku deformacji kuboidalnej mogę dostać taki fajnie wyglądający układ, podobny troszeczkę do orbitali na podpowłoce P. Tutaj mamy akurat X, Y oraz Z pokazane, przynajmniej takie osie są. Jeżeli przegnę z tym parametrem, jadąc mocno w minusy, to deformacja stanie się tak silna, że stworzy mi jakiś taki dziwnie wyglądający obiekt, niezbyt może elegancki, chociaż przypomina tak trochę jakby wybuch czy coś takiego. No więc to jest faktor. Ten faktor standardowo może wynosić 1 i to jest deformacja sięgająca z samego końca, że tak powiem, odległości. Dostaję w przekroju idealny kwadrat dla kuboidalnej transformacji, natomiast położenie takie równowagowe to jest 0,5. To jest taka jakby wyważona pozycja, średnia odległość od, powiedzmy sobie, krańcowych kształtów, które można osiągnąć za pomocą tego modyfikatora. Teraz mamy coś takiego jak radius i mam opcję zaznaczoną from radius, czyli to jest opcja, która określa, że na razie ten mój promień ma się zmieniać od promienia, czy też deformacja ma następować od pewnego promienia. To będzie zaraz można pokazać, jeżeli dodam jeszcze obiekt kontrolny. No i size w tym przypadku nie zmienia niczego. Dobra, więc teraz tak, dodam jeszcze jeden obiekt do sceny. Ten obiekt to będzie zwykły empty. Przesunę go troszeczkę, na przykład tutaj. I teraz ten obiekt empty ustawię jako obiekt tak zwany kontrolny w tym modyfikatorze. Wybieram empty z listy i od razu widać, że coś dziwnego stało się z tą moją sferą. Nie jest już kuboidem, tylko została spłaszczona przez ten obiekt empty właśnie. Co więcej, jeżeli obiekt empty będę przesuwał, to to spłaszczenie zacznie się o dziwo zmniejszać, powodując, że tworzy się wewnątrz mojej kuli takie wgłębienie. To jest taki efekt, jakby na przykład ta moja kula, zamieniając się jednocześnie w klocek, chciała połknąć ten mój obiekt i w pewnym momencie go pożarła. Dopiero gdy w środku jest mój empty, dopiero wtedy dostaję rzeczywiście ładnie, niezbyt mocno zdeformowany kuboid. Działa to we wszystkich osiach, więc jest niezależne tak jakby od miejsca, w którym znajdzie się mój empty. No i za jego pomocą mogę tworzyć różnego rodzaju dzikie, porządnie, czy też jakoś tak, nie wiem, krzywo wyglądające kształty. Na przykład teraz powstaje coś w rodzaju takiej kostki narożnej, zabezpieczającej kanty mebli przed uderzeniem się w głowę. Jeżeli przywalimy w nie z całej siły, to taka kostka może nas ochronić. Przydatne w przypadku małych dzieci. No więc tak wygląda działanie tego obiektu kontrolnego. I teraz można pokazać, czy też próbuję przynajmniej pokazać, jak działa ta opcja związana z promieniem, no i oczywiście z size'em.
więc na początku kliknę w swój obiekt i zmienię teraz radius. Od razu widać, że radius w tym przypadku, kiedy jest troszeczkę większy od zera, przestaje modyfikować mój obiekt. Bierze się to stąd, że teraz zakres modyfikacji wymuszonej przez faktor, czy przez ten czynnik, jest zależny od promienia i będzie się odbywał tylko w bardzo niewielkim zakresie. Jeżeli swój obiekt kontrolny przesunę do mojego mesha, to w momencie, kiedy będę miał odległość, no powiedzmy sobie, mniejszą od tej, którą ustawiłem, wtedy dopiero działanie będzie widoczne. Teraz ta odległość jest tak mała, że w zasadzie nic nie widać, no i stąd właśnie cała zwała. Jeżeli będę powiększał swój promień, to zacznie ten promień jakby wpływać, też sięgać mojej rzeczywistej bryły i wtedy ona zacznie się deformować, tak jak to powinno być. Ustawię promień na 1 na przykład i zobaczymy, jak to będzie teraz. Teraz widać, że na odległości jednej jednostki blendera zaczyna się oddziaływanie. Jedna jednostka blendera to jest dokładnie pomiędzy tymi obiektami teraz ustawiona. Jeżeli przekroczę, czy też będę poniżej, w tym momencie zaczyna się działanie. No i teraz to działanie jest takie dosyć fajne, bo tak wygląda, jakbym przesuwał przez tą moją kulę, no właśnie coś takiego jak cube. Jeżeli na przykład dodam sobie do sceny zwykłego cube'a, o, ustawię go w miejscu, w którym mam mój obiekt empty i zrobię parentowanie, czy też ustawię sobie ten obiekt empty jako ojca tego mojego cube'a, to w tym momencie cube'a mogę przesuwać niezależnie, ale widać, że powstaje pomiędzy tymi dwoma obiektami takie łącze. W tym momencie przesunięcie obiektu empty przesuwa również obiekt typu cube, więc jeżeli one stoją na sobie, to mogę przesunąć obiekt typu empty, a on będzie deformował moją kulę, a moja kula będzie się wtedy jakoś deformowała, widać to tutaj, no i będzie się wydawało, że ta kula pożera mój klocek. Oczywiście ten klocek trzeba zmniejszyć, aby ten efekt był lepiej widoczny, więc spróbujmy teraz, proszę zobaczyć. Tak to wygląda. No i jest to dosyć przyjemny, ciekawy efekt. To jest dokładnie tak, jakby ten klocek przechodził przez kulę w szybszym tempie. Proszę zobaczyć, jest siup, ciach, slurp, no i poszło. Tak to mniej więcej wygląda. Podobnie będzie w przypadku deformacji na przykład kulistej. Chociaż oczywiście kulista deformacja tutaj zbyt dobrze nie będzie pasowała do tego klocka. Widać, że przechodzą przez niego jakieś tam, zostają takie rozcięcia niezbyt ładne. No więc zostajemy może przy tej deformacji typu kuboid. No i teraz co dalej możemy zrobić? Ustawię jeszcze rozmiar określony przez parametr size. Szczerze mówiąc nie pamiętam, do czego ta opcja była i chyba teraz nie będę w stanie pokazać, jak ona działa. Chociaż tak się pewnych rzeczy domyślam, ale nie chciałem teraz zgadywać, więc teraz się tą opcję przemilczymy litościwym milczeniem. No i można jeszcze jedną rzecz ustawić tutaj. Jeżeli będę kręcił tym obiektem empty, to proszę zobaczyć, że obrót w ogóle nie wpływa na deformację, którą otrzymuję. Ale można to zmienić. Mogę również wymusić obrót. W tym momencie ten mój kuboid na kuli się będzie również obracał. Aby taki efekt osiągnąć, trzeba nie tylko użyć obiektu kontrolnego, ale również zaznaczyć opcję Use Transform. W tym momencie będą używane transformacje tego obiektu empty. No i w tym momencie mam obrót tego swojego kuboida. Świetna opcja. Szczerze mówiąc, bardzo fajnie to wygląda. No i można robić jakieś takie dziwne, bajeranckie rzeczy, jak na przykład jakieś robaki pełzające pod skórą u kogoś. Albo jeszcze inne rzeczy, może niekoniecznie aż takie obsceniczne. No więc może teraz jeszcze go ustawię jakoś inaczej, teraz go przesunę i widać, że on w każdej jakby projekcji ładnie przez tą kulę przechodzi. No więc to jest modyfikator typu cast. Oczywiście nie muszę dodawać, że mamy tutaj w opcjach również możliwość określenia grup wierzchołków, więc gdybym na przykład pomalował sobie troszeczkę tego mojego Icosphere'a, to w tym momencie byłaby szansa, żeby on deformował się tylko w tych miejscach, w których rzeczywiście otrzymał jakieś wagi, czy też tam, gdzie jest kolor czerwony, to będzie silniejsza deformacja. Oczywiście siatka tego kuboida jest teraz bardzo rzadka, ponieważ on tak naprawdę wygląda w ten sposób. Jedynie jego gęstość zwiększyłem za pomocą modyfikatora Subsurf. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc teraz wyjdę z trybu malowania wierzchołków, czy też malowania wag wierzchołków. Wybiorę utworzoną grupę w ten sposób, no i zobaczymy, jak to się zachowuje. Proszę zobaczyć, że teraz ta deformacja nadal zachodzi, ale jest już nie tak równa jak wcześniej. Widać, że są takie miejsca, które się słabo zdeformowały, one są takie, no powiedzmy sobie, niezbyt fajne. No i to jest coś, co pozwala mi tę deformację stworzyć może troszeczkę bardziej taką nierównomierną. Dodać troszeczkę realizmu przez to można. Myślę, że to jest wszystko, co można o takim modyfikatorze powiedzieć. Dziękuję za uwagę, no i cóż, do zobaczenia.